Moje uszanowanie, z tej strony Muad'Dib. 18 lipca i witam już w 40. wydaniu informacji z kalendarza kryptogracza. Serii materiałów poświęconych najistotniejszym wydarzeniom w świecie kryptowalut oraz projektów z segmentu Play and Earn, które obserwuję. Pamiętaj, szanowny widzu, że jeżeli ten materiał pozwolił zaoszczędzić Tobie czas, możesz odwdzięczyć się subskrypcją, taktycznym komentarzem oraz ustawieniem powiadomień. Aby nie tracić cennego czasu, zapraszam serdecznie. Dzisiejszy odcinek zaczniemy od krótkiej informacji od Legend of Elysium. 15 lipca na ich Twitterze ukazała się informacja o kolejnym partnerstwie, tym razem z projektem Ultra. Projekt Ultra jest platformą dystrybucji gier, także jeżeli jesteście zainteresowani szczegółami, odsyłam do artykułu na Medium. CryptoMayhem. Twitter i kolejna cenna informacja dotycząca tokenu Adria. Jak wejdziecie na ich profil, mamy tutaj rozpisaną dokładnie całą tokenomię. Dodatkowo jest również zamieszczony link do artykułu na Medium, w którym możecie dokładnie poczytać o wszystkich użytecznościach tokenu Adria. Space Cartel. Twórcy uchylają kolejne rąbki tajemnicy i na Twitterze mamy informacje odnośnie nowego sposobu pozyskiwania Mystery Boxów. Jeżeli jesteście zainteresowani tym projektem, odsyłam na wspomniane social media. Teraz dwie niezmiernie ważne informacje z uniwersum polskich piratów. Przede wszystkim powinno Was zainteresować to, że dużymi krokami nadchodzi niesamowicie wielki airdrop, który opiewał będzie na łączną kwotę 12 tysięcy dolarów w tokenie ARK. Szczegóły oczywiście na Twitterze projektu. Dodatkowo przypominam, że cały czas istnieje możliwość kupowania specjalnych skrzyń z NFT-kami. Możemy je nabyć oczywiście za pomocą monet ARK, które zdobywaliśmy w różnego rodzaju konkursach na Twitterze oraz na Telegramie, jak również za token Room. Zachęcam do dołączenia na oficjalną grupę na Telegramie. RoboHero. Kolejny tweet i kolejne informacje, tym razem dotyczące trzech rodzajów robotów. Krótka charakterystyka każdego z nich. Chcecie wiedzieć więcej? Dołączcie na Discorda. Teraz przechodzimy do stajni MintDAO, a tam kolejna ciekawa informacja dotycząca nowej tokenomii. Na Medium mamy artykuł dotyczący całkowicie przebudowanej tokenomii projektu MintDAO. Jeżeli jesteście zainteresowani, sugeruję przeczytać. Dodatkowo również w aplikacji po połączeniu się własnym portfelem macie możliwość sprawdzenia, jaki to airdrop na Was w przyszłości czeka. Star Heroes. Twórcy zachęcają do dołączenia na Discorda. Dzięki aktywności na tym medium można uzyskać dostęp do kilku ciekawych ról, które upoważniają nas do pozyskania ciekawych informacji. Teraz kilka ciekawych informacji z uniwersum Sandboxa. Jak dowiadujemy się na Twitterze, do teamu dołącza Tony Hawk. Ci wszyscy z Was, którzy swego czasu mieli okazję pojeździć na desce albo na starych konsolach, zagrywali się w Tony Hawk Pro Skater, na pewno kojarzą tego jegomościa. Dodatkowo kilka ciekawych artykułów na Medium, które naprawdę warto przeczytać. Pierwsza dotyczy przede wszystkim otwarcia marketu na platformie Sandboxa i możliwości handlowania i udostępniania swoich asetów. I rzecz najistotniejsza, sezon alfa trzeci. Mamy tutaj krótki trailer dotyczący tego ciekawego wydarzenia oraz kilka informacji. Przede wszystkim będziemy mieli możliwość przez 10 tygodni eksplorowania 90 gier zawartych w całym uniwersum Sandboxa. Dodatkowo każdy z nas będzie miał możliwość wygrać 500 tokenów Sand. Szczegóły w artykule, do którego linku umieszczę w opisie tego filmu. Rev Token to projekt traktujący o wyścigach samochodów. Powinieneś go kojarzyć z jednego ze spotkań z kryptograczem na moim kanale. Tam też swego czasu gościłem entuzjasta tego projektu, który miał okazję poopowiadać nam o tej wyścigówce. Wspominam o tym projekcie, ponieważ jest przygotowany specjalny event, o którym możecie poczytać na Medium. W evencie tym możemy za granie i ściganie się samochodami możemy wygrać tokeny REV. Teraz przechodzimy do Big Time. Na pewno ucieszy ta informacja wszystkich entuzjastów MMORPG. Od 14 lipca posiadacze etykietów Ruby mogą grać już w wersję alfa. Dodatkowo na ich Twitterze jest możliwość podejrzenia nowej roadmapy dotyczącą najważniejszych wydarzeń w nadchodzących miesiącach. Infinity Fleet. Kolejna strzelanka w kosmosie tym razem udostępniła nam dość ciekawą informację. Otóż nadchodzi wersja beta, dostępna dla wszystkich. Także jeżeli cenicie sobie tego typu produkcje, powinniście się tym tytułem zainteresować.
Walk N, jeden z projektów Move to Earn. Na pewno cieszy Was informacja, że już możemy rozmnażać nasze kotlety. Nieważne, jakby to brzmiało. Najnowsza aktualizacja Androida 0.3.8 oraz na iOS-a 1.1 wprowadza taką możliwość. Chcecie więcej informacji? Zachęcam do dołączenia na naszą grupę na Telegramie NFT Polska. Meta Soccer. Wszyscy entuzjaści różnego rodzaju menadżerów piłkarskich na pewno ucieszy fakt, że jest już możliwość zakupienia na markecie pełnych składów drużyn. Chcesz wiedzieć więcej? Dołącz na oficjalną grupę na Telegramie. Teraz ciekawa informacja dla wszystkich entuzjastów karcianek, a mianowicie dotyczyła będzie projektu Splinterlands. Nowa roadmapa ciekawych wydarzeń na nadchodzące kwartały. Zachęcam do odwiedzenia ich Twittera. DeepMind, kolejna produkcja w ekosystemie Waxa. Na swoim Twitterze zarzucili informację dotyczącą progresu wersji alfa. Lada moment każdy z posiadaczy kart w tym projekcie będzie mógł zanurzyć się w tą nietypową rozgrywkę. Przechodzimy do Orbito. W trybie PvP została wprowadzona możliwość aktywacji naszych pasywnych skilli. Także jeżeli śledzicie ten projekt, sugeruję zapoznać się z najnowszymi patchami. Chumbi Wallet. Kolejny artykuł na Medium dotyczący zmian w tym projekcie. Powiem Wam szczerze, że zmiany naprawdę potężne dotyczące zarówno private sale, vestingu, jak i przynależności nie tylko dla advisorów teamu, ale także marketingu. Także wszyscy ci, którzy gdzieś w tym projekcie siedzą, sugeruję, aby zapoznać się z tym artykułem. Sunflower Land, słuchajcie, długo wyczekiwany patch dotyczący możliwości handlowania naszymi asetami w grze został w końcu zaimplementowany. Może nie jest do końca to taki market, jaki sobie wymarzyliśmy, ale jest już taka możliwość. Oczywiście szczegóły w odpowiednim linku w opisie tego filmu. Dodatkowo na Twitterze dowiadujemy się o kolejnej możliwości zakupienia ciekawego NFT-ka u podróżnego dziadka. Tym razem ma on w sprzedaży 3 tikety za jedyne 50 sztuk słoneczników, które umożliwiają darmowy trading. Try Hearts. Ostatnimi miesięcy niezbyt wiele się w tym tytule działo, dlatego też jestem przekonany, że sporo osób z Was o tym projekcie zapomniało. Niemniej jednak z informacji umieszczonej na Twitterze dowiadujemy się, że już w tym miesiącu, czyli pod koniec lipca, powinno zostać wypuszczona wersja alfa. Real Fever, projekt piłkarski opierający się na handlu momentami. Informuje nas na Twitterze, że zostało spalonych 546 milionów tokenów. Farsight, czyli MMORPG, kopia EVE Online, informuje nas na Twitterze, że są dostępne sektory na poszczególnych planetach. Dla niewtajemniczonych przypominam, że sektory te są odpowiednikiem landów w innych projektach, natomiast jeżeli tego typu rozgrywka jest bliższa Twojemu sercu, zachęcam do zajrzenia na mój kanał, tam masz kilka materiałów dotyczących tego produktu. Ember Sword cały czas przekazuje nam dowody życia w postaci tym razem kolejnych screenów. Jak informuje nas Zetli.io, do ich teamu dołącza nowy członek, Tomek Jankowski, osoba odpowiedzialna za marketing. Przechodzimy do projektu Atshares. Dwie niezmiernie ważne informacje. Pierwsza, rozpoczęli współpracę z Sandboxem. Artykuł na ich Medium opowiada nam o szczegółach, także jeżeli jesteście zainteresowani, zachęcam do zapoznania. Dodatkowo sam Atshares nie próżnuje i przygotował dla swoich wielbicieli specjalny szereg konkursów, w których łączna ilość nagród to 1000 ADS-ów. A jeżeli jesteśmy przy konkursach, kolejny, tym razem od projektu Ariten, trwa do 20 lipca. Zachęcam do zapoznania się z informacjami na ich Twitterze. Teraz przechodzimy do najważniejszych wydarzeń na naszych social mediach. Na kanale RC Games, kanale Diabła, w dzisiaj godzinie 20 ma miejsce kryptofutbol. Natomiast na kanale Maćka Tomczyka jutro, to jest we wtorek o godzinie 20, kolejny live z kryptoekipą. Tym razem naszymi gośćmi będzie JJ Master, czyli twórca projektu Moon Mining Helium 3. A ja jak co środę o godzinie 20 zapraszam na kolejne spotkanie z kryptograczem. Live, w którym poruszamy tematy wszelakiej maści projektów Play and Earn i nie tylko. Zachęcam serdecznie, ponieważ na pewno zakręcimy kołem i do wygrania będzie małe co nieco. Teraz kilka ciekawych informacji z kryptoprasy. Magazyn Play to Earn na swoich łamach zamieścił ciekawy artykuł dotyczący update'u roadmapy projektu Gods Unchained.
Teraz przechodzimy do polskiej kryptoprasy. Platforma bitcoin.pl i artykuł, który informuje nas, że rynek kryptowalut ponownie z kapitalizacją powyżej 1 biliona dolarów. A na BIN Crypto ciekawy artykuł dotyczący Celsjusza. Także jeżeli trzymacie na Celsjuszu swoje środki, sugeruję zapoznać się z artykułem. Informacja dotycząca giełdy Bybit. Wielkimi krokami zbliża się kolejny launchpad, tym razem na projekcie Land of Conquest. Od dnia 19, czyli od dnia jutrzejszego, zatwierdzamy naszą alokację. Przechodzimy do giełdy Probit, a mianowicie do konkursu, który trwa od 15 do 29 lipca, w którym 20 osób zostanie nagrodzonych 15 dolarami. Zadania bardzo proste, ale głównie skierowane dla tych wszystkich, którzy nie mają tam jeszcze konta. Szczegóły i opis zadań na stronie kryptoekipa.pl. Ciekawa informacja od giełdy Crypto.com, a mianowicie od platformy NFT. Teraz możemy handlować niektórymi kolekcjami z OpenSea właśnie na Crypto.com NFT bez ponoszenia jakichkolwiek opłat transakcyjnych. Szczegóły na Twitterze. A na sam koniec serdecznie zachęcam do zajrzenia na naszą stronę kryptoekipa.pl, która jest centrum naszej społeczności. Tutaj znajdziecie linki do wszystkich naszych kanałów i będziecie mieli możliwość przejrzenia najważniejszych wydarzeń na naszych social mediach. W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do dołączenia na nasze grupy Hyde Park Edukacja oraz NFT Polska. To tyle, co przygotowałem dla Was dzisiaj. Jeżeli ten materiał, szanowny widzu, pozwolił zaoszczędzić Tobie czas, standardowo zostaw subskrypcję, ustaw dzwoneczek, aby nie pominęły Cię kolejne materiały na moim kanale oraz taktyczny komentarz. A jeżeli chciałbyś, aby Twój nick albo imię znalazło się na czarnym pasku dołu ekranu, możesz to zrobić na kilka sposobów. Szczegóły w opisie tego filmu. Dzięki wielkie za uwagę i do następnego razu. Pozdrawiam.